Dodawanie kontrahenta. Aby stworzyć listę kontrahentów, którą potem będzie można wykorzystać podczas księgowania, należy skorzystać z klawisza F6. Na wyświetlonej liście klikamy Dodaj. Podajemy wszystkie dane kontrahentów. W przypadku kontrahentów unijnych można automatycznie sprawdzić, czy podany przez kontrahenta NIP jest zawarty w systemie VIES. W ten sposób stworzoną listę kontrahentów wykorzystamy później do księgowania w księdze.